Dobra wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy przekład dynamiczny Nowego Testamentu. Wydawnictwo NPD. W Listrze spotkali pewnego człowieka, który od urodzenia miał bezwładne nogi, w związku z czym nigdy dotąd sam nie chodził. Ten, przyniesiony na spotkanie z Pawłem, przysłuchiwał się jego nauczaniu. Gdy apostoł zobaczył, iż w owym człowieku zrodziło się zbawienne zaufanie do Chrystusa, głośno mu nakazał: stań prosto na swych nogach. Wtedy człowiek ów poderwał się i zaczął chodzić. Gdy lud zobaczył, co się wydarzyło, zaczął krzyczeć po likaońsku: bogowie przybrali ludzką postać i zstąpili tu do nas. Od tej chwili Barnabę zaczęli nazywać Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż to on wyróżniał się zdolnością krasomówczą. W tym czasie kapłan Zeusa ze świątyni, która leżała poza murami Listry, przyprowadził pod bramę miejską byki, pięknie przyozdobione wieńcami, i wraz z tłumem chciał złożyć je w ofierze ku czci Barnaby i Pawła. Gdy wysłannicy zobaczyli, co się dzieje, rozdzierając swe szaty, rzucili się w tłum z głośnym krzykiem, aby ich powstrzymać. I tak wołali: ludzie, cóż to czynicie? Popatrzcie, przecież jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami, tak samo jak i wy. A dobrą wiadomość o ratunku w Chrystusie głosimy wam po to, byście odstąpili od wszelkich bezrozumnych kultów, w których tkwicie, i zwrócili się do jedynego Boga, który jest żywy i prawdziwy. On bowiem jest stwórcą nieba, lądów oraz mórz i wszystkiego, co się w nich znajduje. I chociaż przez całe wieki pozwalał, by ludzie mogli swobodnie korzystać z wolności, którą im darował, przez co ludy i narody całymi pokoleniami błąkały się własnymi ścieżkami, to jednak nigdy nie poniechał dawania świadectwa o sobie. Ciągle bowiem wyświadczał im dobro, zsyłając deszcz z nieba i dając obfitość w czasach zbiorów. W ten sposób sycił ich pokarmami, a serca napełniał radością. Również i wy doświadczaliście tego wszystkiego. Tak do nich przemawiając, udało się im w końcu, chociaż z wielkim trudem, powstrzymać tłum od złożenia im ofiary. Niedługo po tym wydarzeniu zjawili się w Listrze zawistni Żydzi z Antiochii oraz Ikonium. Podjudzili oni pospólstwo do tego stopnia, iż pochwycili Pawła, ukamienowali go, a następnie wywlekli poza miasto i porzucili, sądząc, że jest martwy. Kiedy jednak uczniowie Chrystusa troskliwie się nim zajęli, doszedł do siebie i wrócił do miasta. Następnego dnia razem z Barnabą wyruszyli do Derbe. Tam również głosili dobrą wiadomość o ratunku w Chrystusie i pozyskali dla Pana znaczną liczbę uczniów. W końcu wyruszyli w drogę powrotną przez Listrę, Ikonium i Antiochię Pizydyjską. Wszędzie zaś umacniali serca uczniów i zachęcali ich do ufnego trwania w Panu, wyjaśniając, że tylko ci, którzy wytrwają na tej drodze, pomimo doświadczanych przeciwności i bolesnych utrapień, wejdą do Bożego Królestwa.